Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Skoki do celu to był bardzo fajny koncept, który ostatecznie nie doszedł do skutku przy okazji benefisu Adama Małysza, no ale ty konsekwentnie realizujesz to, żeby gdzieś między 195 a 205 tutaj wylądować. No tak, ta linia 200 metra się mnie dosyć mocno trzyma. Jest to takie 203, 199 i oczywiście chcę ją przekroczyć, chcę przebić tą barierę. No ale to miejmy nadzieję, że to się stanie jutro. Macie się ku sobie. No tak, tak, stabilnie, stabilny zawodnik. Stabilny zawodnik, ale znowu bez punktów i podejrzewam, że to gdzieś mimo tej dziwnej sytuacji, że miało ciebie tu nie być, z listy rezerwowej wskoczyłeś, to jednak boli, no bo wiesz, że niewiele brakuje jak przez większość zimy, ale brakuje. No tak, dokładnie. Można powiedzieć, że no te skoki, powiedzmy, w seriach treningowych pokazują, że mogę być w tej, powiedzmy, w tej 30 i po prostu przełożyć to na zawody. No, teraz w zawodach skoczyłem gorszy skok niż w serii próbnej. Sam to czułem. Fajnie, że po prostu mam czucie takie, że czuję te błędy. No, robię co w mojej mocy, żebyś tam być i mam nadzieję, że się to jutro stanie. Panie Aleksandrze, fakty są takie, że jako jedyny biało-czerwony dzisiaj miałeś pan okazję obejrzeć skoki z perspektywy widza. Co jest nie tak z tymi skokami narciarskimi, bo pamiętam dawno temu, kiedy wprowadzano te punkty za wiatr, punkty za belkę, to miała być taka deska ratunkowa, to miała być ostateczność, żeby te zawody nie były przerywane. Tańcują, zmieniają, co chwilę wam plany zmieniają. No tak, no tam myślę, że dużo kombinują z belkami i to widać, to kibice też widzą, że raz dają na 4, obniżają dwa rozbiegi, a za chwilę podwyższają 4 i potem znowu dwa niżej, a żaden zawodnik nie przekroczył HS, tak? A tutaj obniżenie belki powinno być wtedy, kiedy zawodnik przekroczył to HS, więc tak troszkę tam mieszają, a ogólnie dlaczego, to już nie wiem, to się Borka Sedlaka pytać. Będziemy, bo tego się chwilami już oglądać nie da. No też, no bo to mi się też źle oglądało, wolałbym skakać, wolałbym latać. Dzięki.